Siemanko ludziska, jestem Józek, ale witam was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2015. Jak widzicie, odcinek drugi szybciej nadszedł niż się spodziewałem, ale mam pewną rzecz do powiedzenia, dosyć ciekawą. I postanowiłem właśnie nagrać ten odcinek, ponieważ on powinien dosyć szybko, że tak powiem, zlecieć. Z tego powodu, że dzisiaj zajmiemy się sprzedażą buraków. A buraki są dosyć niedaleko do sprzedania, tutaj koło pola 2, przepraszam, to pole jakie jest? Zaraz sobie zobaczymy. Jest to pole numer 20 tutaj, koło 20 tutaj, no, koło 14, no tak to bardziej powiem. Po lewej stronie mamy 14 i tam będzie pole do, że tak powiem, sprzedania. Znaczy, buraki będą do sprzedania, tam jest ten skup. Dobra, te buraki sobie tutaj sprzedamy. Maszynką, którą pojadę. Tutaj mamy, o, traktorek, proszę bardzo. Dzisiaj wziąłem sobie taki mniejszy traktorek. Spodobał mi się bardzo. Jest to Lamborghini Grand Prix 774/80 z przyczepą Brander E8041. Rejestracja EKU, nie wiem co to. Nie pamiętam nawet jaka to jest rejestracja, tak w ogóle tu mi coś przyszło. O, Mafia Solec zadał filmik, spoko, będzie co obejrzeć przy renderze. Więc tak, jeszcze miałem tutaj, teraz wam pokażę, tak w ogóle on posiada czysty skrypt, więc że tak powiem, nie ma żadnych bajerów oprócz kierunkowskazów, jak to farming. Migacz ma? Tak, ma migacz, więc znaczy koguta, no. I tu jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę, czym miałem dzisiaj ładować, ponieważ tak jak pamiętacie, ostatnio była koparka, dosłownie wczoraj. I dzisiaj miała być taka fajna ciekawostka, niestety nie wyszło, w sumie nie pomyślałem trochę ściągając tego moda, ale trudno, pokażę wam co tu miało być. Miało być coś takiego. Komatsu. Ze względu na to, że już to pobrałem, po prostu chciałem wam to już pokazać i też to dodam jako, jeżeli ktoś potrzebuje do kiszonki, tak, to się nada wręcz idealnie. I tu jest też taka ciekawostka, że robi, jak widzicie, teksturę orki, także do orki może się nadać idealnie, tylko że trzeba sobie włączyć pod przyciskiem B. Tekstura orki. Dobra, więc tak wygląda ta maszynka Komatsu, link będzie w opisie, jeżeli komuś się przyda do, że tak powiem, do kiszonki, to polecam serdecznie. Dobra, więc wracamy sobie do Lamborghini. Tak w ogóle, jak widzicie, nie gram dzisiaj na kierownicy, tylko na joysticku. Może zrobię sobie coś takiego, że co jakiś czas będę zmieniał skin, będę na kierownicy, raz na joysticku, raz na klawiaturze. A gram dzisiaj na joysticku z tego powodu, że potrzebuję rąk do rzeczy, której zaraz wam pokażę. Dobra. Tylko że niestety nie mam ustawione jazdy do przodu, żeby sobie tym joystickiem, tylko muszę się pobawić klawiaturą. Także trochę klawiatura, trochę joystick. Dobra, podjedziemy sobie, wyładujemy sobie tutaj. Mogę sobie też wyładować w taki sposób. Co się udało. Jestem ciekaw, na raz mi się tutaj zmieści, czy nie. Tak w ogóle ten traktorek jest 80-konny, także do takich mniejszych maszynek jest w sam raz idealny. No. Dobra. Załadunek trwa. Ile mi procent? Oj, nie wiem, czy nie będę musiał dwa razy jechać, kurczę. To może zrobię tak, że po prostu po odcinku sobie pojadę drugi raz. Ile mi tam zostało? Wysiądę sobie, po prostu pójdę sobie, zobaczę i zaraz zaczniemy temacik, który mam do ogarnięcia. Fajną rzecz, którą wam pokażę, że tej rzeczy bardzo się cieszę, jak widzicie, niestety nie pykło, więc poza odcinkiem sprzedam sobie te drugie, drugą serią pojadę sobie po odcinku. Dobrze, więc ruszajmy. W kolejnym odcinku będzie albo zbieranie drzew, albo szukanie tych monet, część druga. Dobra, więc ruszamy. Sobie tak w ogóle ktoś przyszedł właśnie, bo mama przyjechała, brat ją miał przywieźć. Chyba że mi się uda jeszcze ogarnąć na odcinku po prostu drugi odwóz, to będzie też w miarę fajnie. Jak widzicie, nawet szybko to idzie. Mam nadzieję, że to faktycznie tutaj. O, jeszcze migacz. Dobra. Więc tu nie chcę się też chwaląc, dzisiaj mam urodziny. No i właśnie chciałem się pochwalić prezentem, który dostałem. Szczerze powiedziawszy, cieszę się z niego jak dziecko.
Chociaż oczywiście z wszystkich prezentów, które tu dostałem, cieszę się bardzo porówno, że tak powiem. Ale z tego najbardziej się cieszę. Zaraz wam pokażę. Tylko... O, skupmy się tutaj na jeździe. Chwileczkę. Dobra, kierunkowskaz jest. W porządeczku, lecimy. O, muszę się tutaj też tą manetką. Dolecimy sobie, jak będzie wysypywało, to pokażę wam, co dostałem i... O, tak w ogóle, jedną rzecz jednak posiada. Posiada, jak widzicie po prawej stronie, lusterko animowane, więc fajnie. Będziemy sobie wysypywać, mam nadzieję, że oczywiście tutaj, bo jeżeli nie tutaj, to będzie klopsik. Trzeba będzie lecieć w to samo miejsce, co wczoraj. W wczorajszym odcinku i niestety zrobimy tylko jeden odwóz. O, jak widzicie, ładnie. Tylko czy będę musiał... O, jeszcze wiadomość dostałem. W sumie te dwie od Debiego oczywiście. O, ja w ogóle pozdrawiam Debiego, też życzenia mi tutaj ładnie wysłał, także serdeczne dzięki. Dobra, tylko pytanie teraz, czy będzie wysypywanie... O-o! Co tutaj jest? Ups, 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 ups. Czyli będziemy mieli problem, pewnie trzeba będzie jechać w to samo miejsce. Chyba, że po prostu... Nie no, inna tekstura jest nawet. Ciekawe, czego tutaj jest tekstura tak w ogóle. Czyli jak widzicie, będzie jeden dłuższy odcinek. Tylko co tutaj się, kurczę, sprzedaje? To jest pytanie, nie mam tutaj żadnych wskazówek, kurde. Masakra. Jednym słowem, masakracja. Kurde, tyle gram w 15 Landysza i dalej nie pamiętam, co gdzie się sprzedaje. Także szok, szok i niedowierzanie. No ale dobra. W każdym razie polecimy sobie tam, gdzie wczoraj, szybko na... Już znam drogę, także pójdzie dużo szybciej. Po prostu drugi raz polecę sobie już poza odcineczkiem. Dobra. Teraz będę używał chwilkę klawiatury, żeby wam pokazać, co dostałem. Dostałem to. Euro Truck Simulator 2. Naprawdę, jestem z tego bardzo zadowolony. Jeżeli pamiętacie, wczoraj chciałem robić kolekcję różnych gier i też ta gra się tam pojawiła, także... Co ja tu włączyłem? A, światło. Także no naprawdę jestem bardzo zadowolony, że Dajashi po prostu zakupił mi to na urodziny. W Biedronce było... Cenę znam, bo widziałem sam w Biedronce, także wiem, ile dał. 60 zł, bo wiem, że na Steamie jest goły ETS, kosztuje 70 zł. A tutaj mamy tak, co tu mam? Tu mam edycję roku, czyli w skład edycji wchodzi Euro Truck Simulator 2, złota edycja, wersja podstawowa plus dodatek Going East i malowanie Ice Cold Paint, Halloween Paint, Force of Nature Paint i Polish Paint. Czyli mamy cztery malowania plus wersję typowo ETS-a plus Going East. Tylko że tutaj jeszcze ciekawostka, muszę sobie po prostu zainstalować Steama, bo szczerze nie mam Steama, więc... no po prostu muszę sobie zainstalować, potem wszystko porobić, także jak widzicie miałem problem, jaką serię sobie dodatkową zrobić. Chociaż tutaj jestem w trakcie zastanawiania się, czy dać sobie dwie serie, że ETS-a zwykłego, czyli po prostu z single player i nowa po prostu seria zamiast tego Sąsiedzi w lesie, zrobić sobie serię po prostu z multiplayera, czy po prostu czy zrezygnować z tego i grać sobie tylko w multiplayer. To jest jeszcze do zastanowienia. W każdym bądź razie, no zobaczymy, zobaczymy. Zaraz sobie rozpakuję, dojedźmy może na ten, tu na miejsce, gdzie mamy sobie to sprzedać, wysypać i wtedy rozpakuję sobie tutaj oficjalnie i potem powrócę, a mogę wrócić sobie na razie na... O, dawno nie grałem na padzie, więc może być trochę trudno, ale damy radę. Potem jak skończę tutaj odcinek, puszczę sobie render. Pewnie odpalę sobie tego drugiego laptopa, mam tego właśnie starszego Acera i
Ogarnę sobie 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal, podłączę sobie kierownicę, potestuję sobie, posprawdzam, bo działa idealnie, także jest w porządku, idealnie gra. Współpracuję z tym laptopem, także zabawa będzie fajna, bo z tego co pamiętam właśnie, mając ten starszy komputer tam, to działało masakrycznie, cięło i tak dalej, także laptop udał mi się idealnie pod tą grę, także w porządku, cieszę się bardzo. Tam jeszcze parę! Kurw! Człowieczku, czy ty wiesz, coś ty zrobił? Przyjebałeś mi w ciągnik. Lol. Niestety, jak widzicie, tutaj nie za bardzo kierowcy uważają w tym mieście. Chyba jak w większości miast. Ja dostałem wiadomość. Przejechałem, czy nie? Dobra, nie przejechałem. Tutaj dalej. W porządku. Tak jak mówię, poza odcinkiem pojadę sobie z drugim po prostu to sprzedać, żeby już było i potem zajmiemy się biurami. Tylko tutaj to mówię, to jest jeszcze kwestia zastanowienia się, w co pierwsze pójdę, czy pojedziemy sobie poszukać tych monet, czy po prostu, no, czy będziemy ładować wióry, czy będziemy ładować drzewo. Dobra. Rozpakuję sobie teraz, zobaczę co jest w ogóle w środku, bo jeszcze mówię, no nie rozpakowywałem, chciałem ten odcinku rozpakować, tylko czy mi się uda, kurczę. Momencik, pierwsze sobie może. Piszę sobie. O, dobra. Także szybki rozpak i wracamy sobie na farmę i kończymy sobie odcinek, bo muszę to jeszcze puścić do renderu. Postaram się to jeszcze dzisiaj dodać. Jeżeli dzisiaj tego nie dodam, to dodam to jutro, czyli 20. Także dzisiaj albo jutro to się pojawi. Kurczę, tylko żeby mi się to udało rozpakować teraz. Miałem sobie wziąć jakiś nożyk, ale stwierdziłem, że może nie, bo nie ma po co. Ale niestety zrobiłem błęda, jak widzicie. Kurczę, mam jakiś długopis. A nie, w sumie mam ekierkę, sorry. Żeby tego pudełeczka nie porysować, bo to jednak kolekcjonerskie wydanie, jeszcze pamiątka dla Jasiego. Tak w ogóle, nie wiem, nie pamiętam, czy opowiadałem o Farmingu 15, że też dostałem od Jasiego. Jeżeli nie opowiadałem, to opowiem w którymś z odcinków. O, mamy rozpakowane. Papierek. Za chwilę to wyrzucę. Teraz zajmę się, co jest w środku. O kurde, ładnie to zapakowane. O, co to jest? Gra, płyta i tu jakiś dodatek, nie wiem co to jest, tylko odwrócę to ładnie, żeby to wyglądało, jak widzicie. I oficjalny licencjat premium merchandise, co to jest? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem co to jest w ogóle. Jakieś Warhammer, Assassin's Creed. To są jakieś do czegoś, tylko nie wiem o co to kurczę chodzi. Czy ja to mogę kupić, czy ja to mogę sobie coś wziąć? Nie wiem. To muszę sobie po prostu ogarnąć po odcinku. Tylko niestety tu powinna być jakaś książka, ale tej książki nie ma. Chyba, że to po prostu miało być tutaj wciśnięte. Dobra, to ogarnę sobie po odcinku. Wracamy sobie na farmę. O, jeszcze kanał Agromax nadaje teraz na żywo. Szuka donate'ów do mikrofonu. Polecam serdecznie, dajcie mu donate'a chłopakowi. Dobra, wracam sobie na farmę. Tutaj jeszcze dodając sobie do tego Lamborghini. Bardzo fajny traktorek malutki. W sam raz na takie mniejsze jakieś farmy, typu właśnie tak. To jest bardziej coś, powiedziałbym pod 60, bo 60 zaraz ma 82 koni, o ile się nie mylę? Nie. Czy 62? Nie pamiętam już do końca teraz. W każdym razie ten traktorek właśnie coś odpowiada pod Ursusa C360, także idealny właśnie na zamianę, jeżeli ktoś gra w Farminga jeszcze 15 i chce sobie jakiś traktor zmienić, także serdecznie polecam ten ciągnik, niestety goły, bez żadnych tutaj udogodnień, oprócz standardowo kierunkowskazów i no, tutaj migacza, o, tak to nazwę. Dobra, kierunek.
Nie, jeszcze nie tutaj. Porąbałem się, to mogę sobie przelecieć pomiędzy polem, ale to nie. Tutaj w ogóle widzicie ślisko jeszcze, także trzeba uważać sobie. No mówię, niedługo też to właśnie dlatego nagrywam, że chcę to w miarę szybko skończyć, żeby dojść do wiosny. A niedługo postaram się, tylko nie wiem jaki odcinek jeszcze do końca, co by tu dodać z farming. A, nie, dobra, polecę sobie tam. Czy dodać sobie coś z farminga 17 czy ETS-a? No to już zobaczymy, zobaczymy, co to pokaże czas. Ja mówię, udało się dzisiaj jeszcze coś w miarę nagrać na spokojnie. Dajaszy tam jest zajęty, więc laptopa mam na razie wolnego. O, tu skręcaj, mieciu. Dobra. O, jeszcze tam jeżdżą moturami. Sąsiad się w to bawi. Na krosach się wożą chłopaki. Zresztą ma chyba tam jakiś swój kanał. Jeżeli nie zapomnę dodać, to dodam właśnie link tego pana. Dobra, dolatujemy sobie. Jak widzicie, myślałem, że tutaj się sprzedaje. Tu muszę sobie, kurde, poogarniać, poszukać sobie mniej więcej po stronach farminga, co tutaj się sprzedaje. To wszystko pozapisywać sobie po prostu na tej kartce, którą mam wydrukowaną od kolegi Krzysztofa. Pozapisywać sobie co, gdzie sprzedać i to będzie chyba najprostsze rozwiązanie. I tak się nauczę szybciej. Chociaż zobaczymy, ile ta seria jeszcze będzie trwała. Ile jeszcze będę nagrywał na tego YouTube'a, to zobaczymy. O Boziu! Nie mówcie, że... Nie, nie popieprzyłem. Dobra, w porządku, dobrze jadę. W sensie, kurde. Tyle tutaj grami jeszcze nie zapamiętałem. Właśnie na wiosnę będzie pole do, albo do, zastanawiam się, czy zrobić orkę, czy kultywować to pole, które kupiłem ostatnio. To nie wiem, 27 to było? Tak, 27. Czy zrobić od razu kultywację? Tylko po prostu raz mniejszym traktorkiem tam przez, jak załóżmy sobie objechać gdzieś obrys, coś takiego, zrobić sobie takie trzy kółka i później już tym większym kultywatorem drugi odcinek, czy zrobić sobie pierwszą orkę, a potem kultywację. To jest jeszcze do zastanowienia po prostu, ale chyba zrobię coś takiego, że zrobię samą kultywację w tym roku, nie będę robił orki. Chociaż, no, zobaczymy jeszcze po prostu, co to pokaże czas, co to pokaże czas. Zresztą niedługo święta, to też może uda się coś nagrać, tak w ogóle jeszcze będę musiał te postanowienia noworoczne nagrać, później jeszcze życzenia wigilijne i noworoczne też trzeba będzie nagrać, także jeszcze tych odcinków się coś pojawi. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie, oczywiście zapraszam do kolejnej mojej produkcji. No i cóż, trzymajcie się cieplutko i do kolejnego odcineczka.